sumie jak sam siedzisz i oglądasz zombie, to... Do ilu, do gracie do 5 będzie się grać? Nie. Chodzi mi o ludzi, którzy tylko grają. Ja myślałam, że jest nowy odcinek. Do 5 gracie? Do 3. Do 3, no dobra, to jest do 3. O króla areny. Jeden z ostatnich sprawdzianów Spike'a przed wyjazdem do Korei. Podejmuje go Swayman. Kurde, wyrwałeś. Pierwsza runda dla Spike'a. Operatora Julie. Tak, czyli zasłaniasz mi tą łapę. Niestety nie mam takiego zacięcia jak Zajman, więc nie będę wam tu jakichś komentarzy takich ciekawych sadził. Tak, już widać się Paweł nauczył. Kurde. No, a jeszcze kilka tych walk wcześniej to by to złapał, więc no jednak jest progres. Dobra kara. Jednak to jest to, z czego słynie Tekken 6, DF2. Ściana cancel. No i zobaczymy, czy dociągnie do końca, czy będziemy mieli jeszcze piątą rundę. No i na tej sytuacji takiej jest nieciekawej. O, wyszedł z tego. Hunter to ten trzeci. No, jeszcze ścianę teraz i jeszcze coś dorzuci, no ach. No jednak zdecydowanie. Czyli pierwsza walka dla Spike'a. I grałem to samo. Była mana. Ach. No to już musi to skończyć. No tak jak myślałem. W takich sytuacjach zawsze jest perfekt z cosplayem. Juggle cancel. Skuteczna technika na dłuższą metę. No i pojeden. Nie ma kary na do twista. Zresztą nawet nie wiem, czy ona może ukarać, to jest. Właśnie teraz nie. Więc tu nie będę się mądrzył. Czasu coraz mniej, jest ciekawie. No i taka dosyć kontrowersyjna. No jednak, no może kontrowersyjna, po prostu miałeś farta przy tym. Duży zasięg ma ten do Ujunki. Tego czasem mi brakuje.
demo pełne. Tak, double cancel. No jest, to błędy popełniają obydwoje. Tym razem jednak skorzystał na tym swoje i mamy 1-1. Trzecie starcie na tej samej arenie. Tak. Rzadko kiedy widzę, aby ktoś tego używał, ale w tym wypadku akurat pozwoliło to wrzucić na ściany i dokończyć już rundę. No jednak Dead Fist u poranku jest tym, czego potrzebujemy. Dojdzie do ściany. Pełna ściana. Rage. 10 kara, ach, no to jednak nie był dobry pomysł. No dosyć wyrównany ten mecz jest. Druga runda teraz dla Swaya. Źle jednak wymierzył i nie ma kompletu na ścianie. A za późno się spóźnił z wybitką. Widzę, że to jednak nie jest takie proste do ukarania wybitką. No i widzę, że potrzebna jest piąta runda, aby rozstrzygnąć, kto wygra tą walkę. Tu jednak zabrakło, aby do tej ściany tam dotrzeć. Rage, Sway. Zobaczymy, czy walnie Dead Fist. Ach, no złapał się na to Spike. No to jest jednak dosyć... Myślałem, że się mogę wciągnąć. No nie, tu jednak trzeba czekać do końca na pary. No i mamy 2-1 dla Swaya. O, ten charge może tutaj zamieszać, jednak Spike zachował zimną krew. O, teraz może być ciekawie, no nie wyszło. No, to już będzie koniec. Bardzo ciekawy natural. I znowu rage. Tutaj liczę na Dead Fista. Ja nie wiem, co on tu chciał zrobić, ale... A tego schwytała w powietrzu. A tam wybitki nie było, ale no zawsze coś. No i tu ta walka, łatwe zwycięstwo Spike'a 3-0, no i teraz będzie rozstrzygnięcie. 2-2 w walkach. Zobaczymy za chwilę, kto okaże się mistrzem areny. Dobra wybitka, tym razem się nie spóźnił. Ach, bardzo ciekawy setup. No, ucieka się z
spike do rzutów. Ale najważniejsze, że jest to skuteczne. Pierwsza runda dla spike'a. No tutaj dosyć nietypowa kara. I znowu dead fist, no to jest piękne, jak rozjebać ścianę dead fistem, to... No myślę, że sobie będziemy miał większe pole do popisu w drugim tagu, kiedy... No jeżeli tam będzie już poprawiony movement, no, sidestep, ja. Ach, no tutaj też pomysłowo to zrobił. No i teraz już jedna runda pozostała Spike'owi. Zobaczymy, czy Spike się zepnie i pokaże, że potrafi wrócić. Co już udowodnił. I mogę to potwierdzić, że umie wracać. Ale no jednak tutaj Sway ma inicjatywę. Ach. No i teraz, czy to wykorzysta? Swoje pod ścianą już z niej powoli wychodzi. Nie ma kary. Wyrwał się z rzutu. No bardzo ciekawa walka tutaj. Ach! No, duże emocje. No, potrzebna jest ostateczna runda, która tu wszystko rozstrzygnie. Zaczyna się od rzutu. No, wejdzie cała. Cała akcja. Pod ścianę może jeszcze uda się doprowadzić. No jest teraz... No nie wiem czemu wyszedł spod ściany Spike, miał go na ścianie. No to będzie bardzo ciekawe. Ach, no tutaj widzimy prawdziwy skillowy pojedynek. No teraz trochę Spike... Ach, nerwy. Ostatecznie deathmatch dla Sway'a. Jak robiłem te... 1-2 i teraz pytanie 1. A pisali, że to jest jeden z najlepszych hitciasów tylko. Czyli mistrzem areny zostaje jednak Sway. Tak. Król areny. Ej.